W roku mamy około 40 uczestników, tym że bardziej po prostu zgłaszają się jeszcze dzisiaj uczestnicy. No, liczymy na 40, ponad 40 osób. W ubiegłym roku rekord, który był pokonany tutaj na tym 8-godzinnym maratonie, to 16 km i 700 metrów. No po pierwsze to nam się nudziło, po drugie dla zdrowia na pewno. Po trzecie dla szkoły, bo był do wygrania puchar dla szkoły. W tym roku niestety nie ma. To mała taka motywacja. Ale taka motywacja, żeby gdzieś jeszcze coś zrobić, jeśli co będzie na domu. Dla zdrowia na pewno. No, a ja to robię dla żartów, panie, a nie dla jakichś tych. A nauczyłem się tutaj niedawno na emeryturze pływać. Jest to już trzeci 8-godzinny maraton pływacki, zorganizowany z myślą o naszych mieszkańcach, aby propagować wśród nich zdrowy styl życia poprzez pływanie. Jak wszyscy dobrze wiemy, pływanie to samo zdrowie. W tegorocznym maratonie uczestniczą nie tylko mieszkańcy z gminy Sędziszów, ale mamy tutaj uczestników z Katowic, z Kielc, także nasz maraton nie ograniczył się tylko do gminy Sędziszów.